Witamy Państwa, Dariusz Szpakowski, Włodzimierz Szaranowicz. Zapraszamy na spotkanie towarzyskie. Bayern Monachium, cała historia, legendy, Franz Beckenbauer, Uli Hoeness, Gerd Müller, Lothar Matthäus, no mógłbym tak wymieniać tutaj bez końca. Masz rację, tych gwiazd światowego formatu było pełno. Ja wyjątkowo dobrze wspominam Klinsmana i tę taką kontrowersyjną postać Olivera Kahna, ale wydaje mi się, że ten stary Bayern, który trzykrotnie zdobywał Puchary Europy, Beckenbauer, Müller, był lepszy od tego dzisiejszego, który nawet 7-0 w półfinale pokonał w dwumeczu faworyzowaną Barceloną. I mamy rzut rożny dla Bayernu Monachium. Piłka poza boiskiem i będziemy mieli kolejny rzut rożny. Minęła linię końcową i rozpocznie bramkarz. Piłka wyszła na aut. Rozpoczną Polacy. Maciej Rybus. Dobrze, odebrał teraz piłkę przeciwnikowi. Aut, piłka dla Polaków. Jędrzejczyk. Grosicki. Uderzenie w stronę bramki. No, prosto w zawodnika z pola. Lewandowski. Xabi Alonso. Xabi Alonso ciężko pracuje na własnej połowie. On często przerywa ataki drużyny przeciwnej, zanim zdołają dotrzeć do linii obrony. Götze. Będzie miał okazję na dośrodkowanie. No, mogło być groźnie, ale piłka broni. Piłka wychodzi w pole. I będzie rzut rożny dla Bayernu. Ładna obrona po rzucie rożnym. Robert Lewandowski. Dobra pozycja do oddania strzału. Jerome Boateng. Robben. Mario Götze. Müller. Jędrzejczyk. Grosicki. Milik. Dobrze, biega na wolne pole. Uderza. I będzie rzut rożny dla Polski. Robert Lewandowski. Szkoda, nie udało mu się dosięgnąć tej piłki. Starał się jak mógł, ale to podanie było odrobinę za wysokie. Dante. Schweinsteiger. Podanie na skrzydło. Robert Lewandowski. Podanie do bramkarza, a kibice gwizdzą. Piłce Robben. Maciej Rybus. Milik. Grosicki. Müller. Przy piłce Xabi Alonso. Götze. Dobrze, z lewej strony pokazuje się kolega z drużyny. Robert Lewandowski. No ładnie to przejął obrońca. Lewandowski. Milik.
Jest teraz atakowany, próbuje mu zabrać piłkę. Milik. Grosicki! Czy to wykorzysta? Broni, to jeszcze nie koniec akcji. Nie wierzę własnym oczom. Jak on tego nie wykorzystał? Mario Götze. Robert Lewandowski. Lewandowski. Już blisko pola karnego. Piękne podanie. Szansa! Piłka w kadce. No, uderzył bez przyjęcia z pierwszej piłki. I od razu bramka. Znakomite podanie. Grzechem byłoby tego nie wykorzystać. Milik. Götze. Linetti. Dobrze, uwolnił się spod opieki. Dobra okazja, ale świetnie teraz zablokował. Jerome Boateng. Ależ fatalne podanie, piłka praktycznie trafiła w przeciwnika. Robert Lewandowski. A teraz Schweinsteiger, Mario Götze. Czarują teraz długą wymianą piłek rywala, chcąc uśpić jego czujność, by wreszcie oddać strzał. Kapitalnie bramkarz, ale to nie koniec akcji. Mija obrońcę. Czy to wykorzysta? No, strzela! Kapitalnie bramkarz. No, nie tylko efektownie, ale i efektywnie. A teraz Xabi Alonso. Xabi Alonso. Będzie strzelał? No, troszkę zabrakło. Milik. Polacy atakują. Prawie, ale nie opanował piłki. No, blisko do bramki i jest rzut wolny. Wybicie piłki głową przez obrońcę. Pierwsze 45 minut za nami. Rezultat 1-0. W pierwszej połowie i zaczęła się druga połowa meczu. Biało-czerwoni przy piłce. Nie było, ale niecelnie. Maciej Rybus. Mario Götze. Miller. A teraz Schweinsteiger. Xabi Alonso. Ach, doskonale to przeczytał. Piłka zmienia właściciela. Milik. No, zobaczmy, może być groźnie atak Polaków. I Schweinsteiger. Zwycięsko z tego starcia wyszła jedynie piłka. Grosicki. Idealne przyjęcie, można powiedzieć wzorcowe. Czy utrzyma się przy piłce? Dośrodkowanie w poleka. No, nie takiej bramki oczekiwali kibice. Samobój. To będzie dla niego pamiętny mecz, ale chyba nie tak, jakby tego chciał. Nieszczęśliwa interwencja. Muszą się zebrać po tej utracie bramki samobójczej.
Robben podaje z powrotem. No, dobra okazja będzie. Znakomicie odebrał piłkę na skrzydle. A teraz Schweinsteiger. Xabi Alonso. Dante. Dośrodkowanie. Piłka poza boiskiem. No i wznawiać będą od własnej bramki. Robert Lewandowski. To była interwencja najwyższej klasy. Znakomita ocena sytuacji, a także refleks. Górą bramka znowu w tej sytuacji i wciąż mamy remis. A teraz przy piłce Schweinsteiger. Lewandowski. Dante. Oddaje piłkę koledze. Robben. Przy piłce Schweinsteiger. Łatwo, łatwo, za łatwo oddali tę piłkę. Maciej Rybus. Milik. Ładnie teraz przeskoczył na wykonującym ślisk rywalem. Maciej Rybus. Znakomicie ze skrzydła. A teraz przy piłce Xabi Alonso. Maciej Rybus. Lewandowski. Robert Lewandowski. Czy to wykorzysta? Oddaje strzał. Brawo. Ten gol daje im prowadzenie. Zobaczmy, w jaki niespodziewany sposób obejmują prowadzenie. Jestem ciekaw, jak na tę bramkę zareagują faworyci dzisiejszego meczu. Lewandowski. Boateng. Zwycięsko z tego starcia wyszła jedynie piłka. A teraz Robben. Miller. Grosicki. Świetnie przewidział to zagranie i przejął. Maciej Rybus. Lewandowski. Przeciwnicy przejęli. Próbował, ale nie udało się. Zdecydował się dośrodkować. Czy to strzela? Gol! Brawo, Polacy! Są rządki bramek, to tylko przydaje temu widowisku. Powiększają przewagę. Proszę się przyjrzeć, jak wspaniale uderzył. Niezbyt mocno, za to jak dokładnie. A teraz Xabi Alonso. A teraz przy piłce Xabi Alonso. Miller. Boateng. Atakują wzdłuż bocznej linii. I Robert Lewandowski. Mamy bramkę, proszę Państwa. Ten gol, którego oglądamy w powtórce, zapowiada ciekawą końcówkę tego spotkania. Masz rację, kilka ostatnich minut będzie się dłużyło dla kibiców nieskończoność, ale końcówka będzie niezwykle emocjonująca. Świetnie się ustawił i przejął piłkę. Grosicki. Co wymyśli, żeby nie stracić piłki? Götze.
Miller. Wymiana podań między dwójką graczy. Ma do kogo zagrać. Jerome Boateng. Dobre wybicie główką. Robert Lewandowski. Świetna akcja w obronie. Miller. A teraz Xabi Alonso. Dobrze zablokował obrońca to dośrodkowanie. Stawiają wszystko na jedną szalę. Na boisku pojawia się kolejny napastnik. To na pewno mądre posunięcie. Na brak emocji nie mogliśmy narzekać. 5 goli. Zwycięstwo 3-2. Piłkarze powiadają, że najbardziej boli gol samobójczy, czyli mówiąc inaczej, najgorsze są bramki własnego chowu. Tak, tym bardziej, że niektórzy widzieli go już dyndającego na poprzeczce.